Siemanko, ja dzisiaj taki szybki filmik dla Was przygotowałem, bez tam zbędnych właśnie, wiecie, przeróbek i tak dalej, po prostu czysta wiedza. Bardzo często pojawiają się pod już moimi filmami dotyczącymi fotowoltaiki takie pytania, musiałem sprawdzić, czy dobrze widać wszystko. Jaką firmę wybrać, tak? Jestem początkujący, do jakiej firmy pójść, czego szukać? No to ja Ci powiem od razu, tak na samym wstępie, jak w tytule tego filmu, do jakiej firmy na pewno nie iść. Nie iść do firmy, która Ci oferuje tylko i wyłącznie prowizję. Dlaczego? Dlatego, że to w 90% wiąże się z tym, że ta firma nie daje Ci niczego, co pozwoliłoby Ci w sposób w miarę łatwy przez te pierwsze trudne miesiące pracy w nowej branży przejść. Czyli nie dostajesz leadów, a leady to są kontakty, które są wydzwonione przez call center, które Ty dostajesz, dzwonisz sobie wtedy, dzień dobry, mamy umówione spotkanie, chciałbym sobie doprecyzować termin. I to jest taki typ kontaktów, że Ty tak naprawdę do tego klienta praktycznie wsiadasz w samochód, tak jak ja teraz sobie siedzę, i jedziesz. Więc tego na pewno w takiej firmie nie dostaniesz. No mówię, w 90% firm. Nie dostaniesz czegoś takiego jak stałka, no bo jeżeli pracujesz tylko na prowizji, no to co sprzedasz, to za to dostaniesz. Stałka jest mega ważna, przynajmniej w tych pierwszych miesiącach pracy, no bo założenie jest takie, że my się w ogóle nie nastawiamy, że w pierwszym miesiącu coś sprzedamy, no bo się wdrażamy, to jest dla nas nowe, pewnie jeszcze call center nam nie wydzwania tyle tych spotkań, ile byśmy chcieli, żeby było, to też i po prostu no, szansa na sprzedaż jest niewielka. Więc ta stałka jest fajna, no bo w tym pierwszym miesiącu możesz nie sprzedać nic, a przynajmniej coś tam dostaniesz, te tam 2000, czy to ile teraz się tam płaci przeważnie w firmach za to, żeby sobie właśnie ten pierwszy miesiąc się pouczyć, no bo on jest, tak jak mówiłem, no, na straty praktycznie spisany. No i w tych kolejnych miesiącach już możesz ruszyć gdzieś tam pomału sobie z robotą, no to też te pieniążki Ci się przydadzą, bo zapewne w drugim i trzecim miesiącu też tam bez rewelacji jakichś wielkich będzie sprzedawane. No oczywiście każdemu życzę jak najlepiej, bo to też w sumie dużo od leadów zależy, jakie firmy kupują. Więc tego w takiej firmie nie dostaniesz, a to jest mega ważne. I trzecia rzecz, no nie dostaniesz takich rzeczy jak, nie wiem, samochód służbowy, jakieś tam telefony, my to na to zabawki mówimy, więc już musisz być gotów na to, że pracujesz na swoim. I to jest mega ciężkie z tego powodu, że Ty w takiej firmie musisz się nastawiać od samego początku na to, że masz już jakiś portfel klientów. I teraz, żeby było jasne, ja nie kieruję tego filmu do wszystkich, tak? Jeżeli jesteś starym wyjadaczem fotowoltaicznym, to Ty się będziesz śmiał z tego, co ja mówię. A będziesz się śmiał dlatego, że Ty masz już cały portfel klientów, klienci, których masz już wymontowanych, w sensie mają te instalacje fotowoltaiczne, oni Ci przynoszą nowych klientów, tak? No bo jakiś sąsiad zobaczy tutaj, o Radek, widzę, masz fajną instalację na dachu, daj mi namiar na firmę, w której to robiłeś, dobrze Ci zrobili, no tak, tak, wiesz, jestem zadowolony, tutaj mam takiego pana Kamila, dam Ci do niego numer telefonu i sobie zadzwoń. No w taki sposób się to odbywa, więc wyjadacze to mają. A żółtodziób, który wchodzi na rynek fotowoltaiczny pracować, no tego nie ma, nie? Więc jeżeli szukasz firmy fotowoltaicznej, to uważaj, żebyś nie trafił właśnie do takiej firmy, bo możesz się zrazić, jeśli chodzi o pracę. Będziesz musiał robić coś takiego jak booting. O tym bootingu będzie niedługo, już mam nagrany taki bardziej, no powiedzmy, profesjonalny materiał. I także też to wrzucę, tak? Będziesz musiał robić booting, nie będziesz miał swoich spotkań, będziesz się frustrował, bo ludzie Ci będą mówić, weź panie, idź se pan stąd, tak? Bo booting to jest forma pozyskiwania klienta door to door, tak? Czyli od drzwi do drzwi, no chodzisz sobie jak pan, no, naciągacz, tak? No bo ludzie tak na to patrzą i próbujesz coś tam urzeźbić. Więc będziesz się frustrował, lepiej sobie pójść do firmy, w której być może te prowizje będą niższe, tak, przy zarobku, ale będzie ta stałka, będziesz mógł się wdrożyć, będziesz mógł sobie wyrobić portfel poleceń i później sobie pójść do firmy, która Ci da, powiedzmy tam 800-1000 zł za 1 kWp sprzedany i sobie sprzedawać, bo masz już wtedy ten portfel i masz te polecenia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. I nie dajcie się tutaj na rynku fotowoltaicznym zrobić w bambuko.